Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na Berserku i dzisiaj będziemy chcieli zamknąć całkowicie strefę światła. Jak widzicie, niewiele nam brakuje, żeby to zrobić. Mamy tutaj w tej górze Olimp Hadesa, to jest zwiadowca i z nim na pewno będą problemy i nie wiem, czy się go uda zabić, ale mam nadzieję. A ostatni to jest mag, więc no tego maga na pewno jako Berserk tutaj bardzo szybko zdmuchniemy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tego Hadesa, no to z nim mogą być problemy. Pamiętamy, ostatnio się przebraliśmy, był to 409 level, także niedawno. I co, no eku mamy świeżutkie, wszystko jest świeżutkie, statystyki też cały czas ładnie rosną, także myślę, że tego Hadesa możemy spróbować tutaj machnąć. Jak nie, no to tam wiadomo, jakieś tornado, coś w tym stylu. Hades jest o tyle mocny, że jakby on ma 50% na unik, tak samo jakby mamy 50% na drugi cios. I ja tutaj parę walk z nim sobie zrobiłem i przeważnie tak to wyglądało, że nawet jak robiliśmy serię 10 hitów, to on nieraz 10 razy z rzędu unikał, więc no może być ciężko, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Oprócz tego co więcej, jak tutaj się prezentuje ranking, przypominam, że jest to serwer 37 Polski. No i tak naprawdę nie minął jeszcze rok, bo ten serwer wyszedł pod koniec września w tamtym roku, także rok minie niedługo. A tak naprawdę wszyscy gracze tacy z topki, ze ścisłej topki albo po prostu generalnie pokończyli grę, tak? Już nikt nie gra, my gdzie tam byliśmy w jakimś tam powiedzmy top 30 generalnie, no teraz jesteśmy na top 1. I raczej ciężko, żeby ktokolwiek nam zagroził, czy to pod względem statystyk, to już w ogóle, czy to właśnie pod względem levela. Ostatnim graczem, który nagle znikąd, ni stąd ni zowąd powiedzmy skończył grać, był Komandos. Komandos, który miał 408 level i pół, miał tak naprawdę dużo lochów do tyłu względem nas, więc on tego expa miał, był bardzo do przodu z tym expem. No ze statystykami odstawał, no ale to wiadomo, to już tam mówiłem jakiś czas temu i nagle nie wiadomo dlaczego skończył grać. Tak jak kiedyś był aktywny non stop, tak już tutaj na gildii mu wybiło 14 dni i trzeba było go podmienić. Bana nie ma, nic z tych rzeczy, po prostu nagle bez słowa skończył grać, nie było z nim żadnego kontaktu, także no nie wiadomo, ale tak jak mówię, no niestety polskie serwery mają to do siebie, że gracze często kończą grę, albo tam jakieś bany się sypią za coś, albo coś, no i generalnie mówię, no kończą grę, tak? Także na polskim serwerze, jeżeli się gra wytrwale, no to o wiele łatwiej do tej topki powiedzmy wejść. No i właśnie widzimy, że 410 level, także no tutaj Pawszy ma 404, Moraxi tak samo. No i statystyk mamy też bardzo dużo, no bo 9600 siły, 350 powiedzmy HP, natomiast jak tutaj oni stoją, tutaj Pawszy 8000 i 3,5. Czyli no traci 1600 głównej, ale jest za to 200 do przodu z HP. No ale to HP nawet nie kosztuje w tym momencie 10 milionów, więc to nadrobić jest bardzo łatwo. Zresztą no w to HP tam prędzej czy później będziemy sobie szli. I tutaj w ogóle Ryoko Maguś, to ostatnio zwróciłem uwagę, że to jest postać, która bardzo ładnie się trzyma, jeżeli chodzi o podstawy. I to są bodajże top 2 podstawy na serwerze. Jak sami widzicie, 8600 inteligencji, więc traci tylko 1000, natomiast tutaj HP ma prawie 3800. Także no tutaj tak nie zwracaliśmy na niego uwagi, no bo jest, ma dosyć niski level, jakby nie było, a tutaj jeżeli chodzi o podstawy, wygląda na to, że jest top 2 serwera. No i jest jeszcze Moraxi, który ma 7800 siły, ale on tutaj w to HP bardzo dużo też naładował, więc on też te podstawy ma na naprawdę fajnym poziomie, takie mi się wydaje, że top 3 serwera. I okej, no jeżeli chodzi o gildię, no to jesteśmy top 1, to już bardzo długo. No szkoda tego Komandosa, bo na pewno to osłabiło gildię, bo on był taką podporą razem ze mną powiedzmy tej gildii. No nadal jesteśmy top 1, wiadomo, ale jednak no szkoda, bo bardzo dużo tej gildii dawał, nie? No i oprócz tego jakaś rywalizacja była, bo jakby musiałem się bardzo starać, żeby tego expa do niego nadrabiać, a on i tak miał przewagę, no a teraz już jakby tego nie ma. Pupilki, jesteśmy cały czas top 1, 16700 czci, druga osoba, czyli Moraxi ma 15700, więc te 1000 przewagi trzymamy, także spoko. No i generalnie inne rankingi, no to tak bardzo nas nie interesują. Więc tak to wygląda. Na szybko, jeżeli ktoś chce, to sobie może zatrzymać, jak to tutaj wygląda, albo tu, albo w tych pupilach, no bo to takie główne, najważniejsze rankingi. Generalnie wygląda to bardzo fajnie, bardzo obiecująco i tym berkiem naprawdę fajnie się gra. Dobra, wchodzimy tak naprawdę chyba od razu do lochów, nie mamy tu nic więcej do zrobienia, bo już wszystko zrobiłem wcześniej, jeżeli chodzi tutaj o pupile i tak dalej, i tak dalej. Także wchodzimy sobie do tych lochów i próbujemy tego Hadesa ustrzelić, to jest nasz główny cel dzisiaj. Pamiętamy, ostatnio
Przebraliśmy się, mamy wszystko świeżutkie, tak jak już mówiłem. No i co więcej, tak naprawdę tyle, tak? No wiadomo, jeszcze wejdziemy do tego tornadka, tornado tam zawsze popada, więc sobie popróbujemy, jeżeli tutaj by jakoś to ładnie nie poszło, jeżeli chodzi o tą górę Olimp. Oprócz tego troszkę mam wokół przedmiotów, ale one z tego co kojarzę, wszystkie są warte 2,5 miliona, o ile się nie mylę, możemy jeszcze zerknąć. Dokładnie, tutaj wszystko po 2,5 miliona, nawet jakiś hełm za 2200, więc jeżeli by tego miejsca brakowało, to sobie to posprzedajemy. Z tym nie ma problemu, akurat takie itemki za 2,5 miliona to mi lecą praktycznie non-stop z misji, także to tam wiecie, zawsze się powiedzmy odrobi, no a lepiej trzymać 10-milionowe niż właśnie za 2,5 miliona. No i co więcej, jeżeli chodzi o tego berserka, no idzie to do przodu, tak? Już tutaj bardzo mi się wydaje, że nie muszę się przejmować, tylko sobie po prostu na spokojnie gram, na spokojnie to idzie wszystko do przodu i raczej ciężko będzie, żeby ktokolwiek nas dogonił. Wydaje mi się, że chyba musiałbym skończyć grę po prostu na tym berserku, żeby właśnie nas dogonili. W ekspie być może za jakiś długi czas nas dogonią, chociaż z tego co wiem, wszystkie osoby tutaj stopki już grają na golda, czyli tak samo jak my, więc równie śmieszne ilości golda zdobywają z tych misji co i my. Natomiast, no tak jak mówię, no te podstawy mamy naprawdę bardzo wysokie względem nich. Ale ja jeszcze planuję w ogóle zrobić taki odcinek, powiedzmy podsumowujący, gdy minie rok tego serwera, tak? Jeżeli minie rok, to jakby ja sobie zrobię właśnie taki odcineczek i pokażę wam co, ile przez ten rok osiągnęliśmy i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jest jakby w planach, ale to planuję, żeby nagrać właśnie równo, czyli tam bodajże 27 września, właśnie równo kiedy ten rok serwera faktycznie minie. No i dobra, i tak, jeżeli chodzi o właśnie takie tego typu sprawy, no to by było na tyle. No jak widzicie tutaj temu Hadesowi rzadko kiedy zostaje mało HP, tak do 200 milionów mu schodzimy, a on ma prawie 700. No kurde, no ja wiem, że on jest do zrobienia, bo my jesteśmy berserkiem, więc tutaj naprawdę jakaś odpowiednia wbitka z naszej strony, jeżeli właśnie chodzi o te hity, tylko no to jest zwiadowca, no tak jak już mówiłem na początku, ze zwiadowcą problemy wyglądają w ten sposób, że on robi bardzo dużo uników, on robi tyle samo uników, ile my ciosów, więc no to musi być naprawdę jakaś idealna próba, gdzie on tych uników nie zrobi za wiele, albo i wcale ich nie zrobi, a my za to zrobimy bardzo dużo ciosów, no i on jest do pokonania. Tylko no zobaczcie, że tak to wygląda. No bardzo bym chciał już zamknąć tą strefę światła. To jest mój taki mini cel, jeżeli chodzi właśnie o tego berserka, żeby to już mieć z głowy. No i tylko ten Hades nam stoi na przeszkodzie, no bo jeżeli ostatni to jest maga, sprawdzałem przed odcinkiem i faktycznie to jest mag, no to my go raczej bardzo szybko tutaj zdmuchniemy. Jeżeli właśnie chodzi, no i po prostu gramy berserkiem, nie? Więc tego maga się zdmuchnie dosyć szybko, także z tym akurat problemu nie będzie, no tylko żeby ten Hades nas tutaj kurde przepuścił. No ja wiem, że niektóre lochy wyglądają jakby nie mogły być do zrobienia, i tak ten berserk je pokonuje, także no fajnie by było to zrobić. Tylko właśnie pytanie, ile to będzie kosztować. No my na tym berserku już teraz się nie przebieramy bardzo długo. Teraz tak naprawdę no oprócz podstawowych tam czynności, czyli tam powiedzmy awka, pupilki i to wszystko, no to nic nie robimy. Teraz się też skupiamy na kopalni, żeby ta kopalnia jakoś tam fajnie sobie rosła. Na ten moment jest 26 poziom, buduje się nam 27. Tak jak mówię, no ja tutaj od czasu do czasu coś tam skipnę, czasem za 3 dni, czasem za 2. Raczej to są takie mniejsze wartości, ale żeby zawsze, wiecie, tam tą delikatną przewagę utrzymywać albo sobie nadrobić przeciwko osobom, które w ogóle nic nie skipują, tylko sobie równo czekają, no bo wiecie, tu się uzbiera 3 dni, tu się uzbiera 2 dni, tu się uzbiera 1 dzień i powiedzmy, że ta przewaga wzrośnie, nie? I na przykład po kilku takich skipach będziemy tam jeden cały poziom do przodu, a z tego co się orientuję, to kopalnia buduje się bodajże 2 tygodnie jeden poziom, więc no jednak troszeczkę czasu to jest. No dobra, no próbujemy tego Hadesa, no ten Hades kurde, no kurczę, no tak bym chciał, żeby to padło, ten nasz przeciwnik nieszczęsny, no bo jednak, no on jest ciężki, nie porównywałem sobie w sumie innych berserków, na jakim poziomie go tam powiedzmy ubiły, nie, więc nie jestem pewien, na którym to było dokładnie, no ale... Ale no to jest berserk, no wydaje mi się, że tutaj no tam 200 znowu milionów, nie było żadnej, ale to żadnej dosłownie bliskiej próby. Powiedzmy do 2,5 tysiąca, no popróbujemy na niego, niech tak będzie, tam było niecałe 200 znowu. No z 700 na 200 to jest sporo, no ale sami widzicie, że mimo wszystko to jest jeszcze za mało.
Więc powiedzmy do tych 2500, nie wiem ile mieliśmy na starcie, chyba 3200, także no sporo tych grzybów na niego poszło. No liczyłem, że jakaś będzie szczęśliwa próba, ale chyba niestety to jest jeszcze za wcześnie. No teraz chyba musimy sobie po prostu tą kopalnię dobić do jakichś tam powiedzmy 32, 3 poziomu, wymienić sobie te gemiki, co akurat nie będzie problemem, bo tych surowcy mamy bardzo, ale to bardzo dużo. Surowców, ktoś mnie ostatnio poprawiał z tego co pamiętam, ale w końcu nie wiem jak jest poprawnie, także możecie napisać w komentarzu. Więc tak jak mówię, no jeżeli wymienimy te gemy, no to on już na pewno powinien paść. No ale liczyłem, że po tym przebraniu, o tam 142 miliony, no taka bliziutka też próba całkiem. No ale sami zobaczcie jak to tutaj wygląda. No tej siły 37 tysięcy już mamy. Rośnie to bardzo jak się idzie w tego golda. Około na takim zwykłym dniu na trzech paskach około 400 milionów zdobywam. Czyli no to jest 40 statystyk, nie? Także całkiem sporo. W 10 dni to już się robi 400 właśnie tej podstawy do przodu. Także no powiedzmy w miesiąc 1200. Także no to jest całkiem ładna liczba. No a pamiętajmy, że z każdym jakby levelem tego golda dostajemy więcej z tych misji, więc z każdym levelem będzie to rosło po prostu. Ostatnio się dowiedziałem w ogóle, że na około 500 plus poziomie za 4 kostki tam chyba dropi 40 milionów golda, za 4 kostki z goldem. Więc no tutaj macie odpowiedź, że od około powiedzmy tam 500, tam jaka była bliska próba, no nie, widzieliście to? To była naprawdę bliziutka próba. Tam nie wiem ile mu zostało, chyba z 20 milionów, to był dosłownie jeden cios. Dobra, no wrócimy jeszcze do niego, wrócimy, ale nam dał na sam koniec taką bliską próbę. Na pewno wrócimy, także tak jak mówię, no jeżeli tutaj chodzi o tego hazardzistę i o te kostki, no to wydaje mi się, że na około tak 480, może 500 plus dopiero opłaca się tego golda brać, bo faktycznie jak wam ten gold powiedzmy wyleci, no tam chociaż te 4 kostki, to macie przynajmniej te kilka statystyk do przodu, bo na ten moment no daje to naprawdę bardzo malutko. Dobra, co my byśmy mogli jeszcze tutaj popróbować? Tu jest ten Leander, którego raczej nie ma opcji pokonać, także go sobie ominiemy. Tutaj jest boss orków. Tego bossa orków nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zrobić, czy też nie. Powiedzmy, że troszkę tutaj poklikamy. Powiedzmy ze 100 grzybków tak na rozeznanie, czy on faktycznie by tutaj był do zrobienia, czy nie był. No te ponad pół HP mu schodzimy. To jest kto? Wojownik. Czyli może i byśmy byli go w stanie zrobić, ale nie wiem, czy na ten moment jest sens po prostu go przepychać, czy sobie dać spokój. No kurde, ten Hades mi ciągle siedzi w głowie i tam na pewno do niego jeszcze wrócimy, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tego bossa orków powiedzmy tak jak mówię, popróbujemy, jeszcze tutaj z 30 grzybów, może się by udało, no a jeżeli nie, no to trudno. I co my jeszcze tutaj mamy? Z tego co się orientuję w tej strefie mroku, to my ostatnio bardzo dużo, zresztą kto nie oglądał, to polecam ostatni odcinek, gdzie wbiliśmy chyba z 404 na 409, coś w tym stylu. Także no było to naprawdę bardzo dużo expa. Także dobra, no tu się nie uda. Tutaj mamy Fatty Pillowa. Fatty Pillow to jest wojownik. Ale też, no tu ostatnio pamiętamy, też przeczyściliśmy chyba z 3 poziomy, także na razie jest bloczek. Tutaj to w ogóle nie ma co zaglądać. Nordycy bogowie, mamy tego Tora. Tor jest odporny na błyskawice. No i nie wygląda jakbyśmy my go mieli zrobić, także szkoda w ogóle tu grzybów marnować. Tu jest ten, tutaj tą królową matkę, to jest zwiadowca z tego co widzę. Może by tą królową matkę już się udało przepchnąć, zobaczmy jak to tu wygląda. A jeżeli nie, no to jeszcze wejdziemy do tej uświęconej tradycją szkole magii, do tej szkoły magii w zasadzie. Sobie wejdziemy i tam spróbujemy tego pająka, bo to jest chyba zwiadowca i z tego co kojarzę, on tam był tak jakby najbliżej do zrobienia, tak? Jeżeli właśnie chodzi o tą szkołę magii, także w sensie o tą strefę mroku bardziej, że to był tam jeden z takich powiedzmy bliższych przeciwników do pokonania. No a jeżeli nie, no to tornadko, troszkę tam w tym tornadku na pewno popada. No i jeszcze do tego Hadesa nieszczęsnego wrócimy, bo naprawdę mam ochotę go pokonać, naprawdę powiedzmy, że to za mną chodzi, także no dobrze by było to zrobić. Dobra, królowa matka padła, świetnie, od razu sobie to obejrzymy. Ostatnio w ogóle na odcinku złowcy znowu zapomniałem wam pokazać czego? Lochów zapisanych, tak? Pokazałem wam tam tylko kilka, zapisałem o wiele więcej, także no niestety. Dobra, ten mu nie zabrał za wiele, tutaj Maguś no poszedł na hita. 321, no właśnie, Kunegunda tu zrobiła bardzo dużo, bo praktycznie połowę.
No i my dobiliśmy, więc dosyć ładnie to wyszło. Mamy tutaj, zobaczcie, łączna odporność 24%, a my szukamy jeszcze jednej 25 i jednego 60% na broni i będziemy mieć już komplet na tym berserku. Już się o to nie napinam, bo to nie jest tam jakieś nie wiadomo jak ważne, no ale zobaczcie, no tutaj nam dosłownie 1% brakło niestety. I mamy jakiś pierścionek, nie tu chciałem kliknąć tu, plus 14, no to wydaje mi się, że nie będziemy go jakoś tutaj bardzo potrzebować, żeby wymienić. Ja w ogóle jeszcze zapomniałem sprawdzić, czy tutaj wszystko jest ulepszone razy 2. Tu wydaje mi się, że tak, tu jest razy 2, razy 2. Tu chyba ostatnio ulepszyłem i tak bardzo nic nie wymieniałem. Ale warto jeszcze spojrzeć, nie? Jak już klikamy, zawsze te kilka statystyk coś tam może zmienić. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o wieźmę, no to mamy wszystko zrobione. Dobra, co tu jest kolejne? Kolejny to jest pudel miniatura i to jest wojownik. No czyli w teorii, jeżeli chodzi o wojownika i o strefę mroku, no to to wcale nie jest takie proste do pokonania. No i wygląda na to, że o, chociaż tam jakaś bliska próba była. Dobra, no powiedzmy znowu ze stówkę na niego sobie zużyjemy, do 2100, tam powiedzmy 30. Popróbujemy, nie? Bo to jest mimo wszystko, tak jak mówię, wojownik. Także z jednej strony blog, ale z drugiej strony jakby tutaj Kunegunda nam pomogła jakoś fajnie, to wydaje mi się, że byłoby to po prostu do zrobienia. Prawie 500 poziom, już to jest 8x20, jeżeli chodzi o ten Esteros. No sami widzicie, jak te lochy wyglądają. No tutaj już jest coraz tak naprawdę ciężej. No tam znowu jakaś taka, powiedzmy, bliższa próba, no ale też szału nie ma. Tak jak mówię, no tutaj jest coraz ciężej i coraz naprawdę już mniej tych lochów będzie do zrobienia, nawet pomijam, że to jest berserk. Pomyślcie sobie, jakbyśmy na tym poziomie byli wojownikiem. Zresztą będziemy, no bo na tym naszym wojowniku na W40 też planuję do tego poziomu grać. To pomyślcie sobie, jak byśmy tutaj się męczyli z tymi lochami, jak tutaj berserk tak sobie ładnie radził do tej pory, no a teraz już mu to idzie na pewno dość ciężko. Dobra, no pudel niestety nie pada. Tutaj mamy tą uświęconą tradycję szkoły magii. Jakby dążę do tego, no zobaczcie, no ten pająk tu na pewno chce być zrobiony, także popróbujemy. Tak jak mówię, no dążę do tego, że tym berserkiem on jednak ma takie możliwości, że tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, właśnie z berserka magowie, których my pokonaliśmy na tym 400, powiedzmy 5 poziomie, chociażby w karuzeli z idolami, to tam niektórzy na 480, na przykład magiem, z tego co tam kojarzę, ktoś mi mówił, że właśnie nie mógł ich ubić właśnie na 480 poziomie. Także no możecie sobie tylko sami pomyśleć, jak ten berserk, jak nim można raszować lochy, nie? Że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo proste do pokonywania. No i właśnie berserk i łowca to są takie klasy, które słabe są w PvP, chyba że sobie zrobisz tą fajną przewagę, jeżeli chodzi właśnie o statystyki, o level i tak dalej. No to tylko i wyłącznie wtedy mogą jakoś tam się sprzeciwić innym klasom, głównie tym podstawowym, czyli tam wojownik, zwiadowca i mag. No tylko że na przykład łowca demonów, dobra, padło, łowca demonów oprócz tego, że jest dosyć, powiedzmy, dosyć dobry na lochy, tylko że jego magowie blokują, tak? No berserka nie blokuje nikt. Także dobra, no zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tutaj za wiele, z tego co widzę, nie zrobili. 475 milionów, no i Kunegunda też za wiele nie zrobiła, okej. To tutaj możemy się spodziewać jakichś mocnych hitów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, siedem. No i tutaj 120 milionów prawie. I mamy pokonanego kolejnego przeciwnika. I teraz jakieś buciki, tylko że one dają minus 5, troszkę więcej pancerza, ale nie ma sensu ich brać. Odporność na błyskawice, także runa też nas bardzo nie interesuje. Dobra, mamy już wszystko rozmontowane na dzisiaj. I co my mamy tutaj jako kolejne? To jest bodajże mag, dokładnie. Więc my tego maga chyba też powinniśmy tutaj kliknąć. Tak mi się wydaje, to jest dobrze, że spojrzałem. Mag? Tak, mag. Dobra, czyli on jest tutaj do zrobienia. Właśnie no fajnie by było już dojść do tego poziomu, gdzie już będą sami magowie, głównie magowie w tej szkole magii. Bo jednak no tak jak, no właśnie, berserkiem jednak to wszystko ładnie pójdzie. Odporność na zimno 74, tutaj plus 71, ok, to trzeba na pewno zamienić, to jest bardzo, ale to bardzo mocny hem dla tego naszego wojownika. Punkty życia oczywiście, chociaż poczekajcie, czy my tutaj nie mamy? Nie mamy, dobra, to trzeba zamienić. Więc sobie zamieniamy punkty życia w ten sposób. Od razu mu tu ulepszymy razy 2, odzysk klejnotu, cyk. No i dobra, i wchodzimy jeszcze do tej strefy mroku i tutaj do tego. No i mamy bazyliszka. Bazyliszka to jest zwiadowca.
No szkoda, ja myślałem, że tutaj będzie dwóch, trzech magów, a tutaj niestety znowu zwiadowca, więc chyba go po prostu sobie olejemy, bo jeszcze musimy wejść, pamiętamy, do tej strefy mroku, w sensie no, do tego tornada i oprócz tego jeszcze chcielibyśmy wrócić do tego Hadesa, ale to zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczcie, pierwsza próba od razu, no to tornadko pada za darmo, już tu w ogóle się będziemy zbliżać do zamykania tornada, to też myślę, że będzie dosyć ciekawy odcinek, no ale ja dzisiaj na przykład się przygotowałem do zamknięcia całej strefy światła, chyba to się nie uda, nie chcę tutaj krakać czy coś, ale tak mi się wydaje, więc może być z tym różnie właśnie z takim planowaniem odcinków, ale i tak trochę lochów tutaj nam poszło, więc generalnie jestem zadowolony. Co prawda nie zrobiłem dzisiaj awki, więc i mam wartę dosyć długą, bo tego odcinka tak do końca nie wiedziałem czy go nagrywać, no i chyba niestety tutaj z tej awki stracimy trochę expa, bo wbijemy level, a wiemy, że teraz to działa tak, że im wyższy level, tym właśnie mniej expa z awki, no ale trudno, no trudno po prostu, tak? Czego się nie robi właśnie do nagrywania odcinka. Na Wojowniku czegoś takiego nie zrobił, a że to jest Berserk, no to z przymrużeniem oka. I tak już tutaj samo to, że jakby nie miałem chyba z 2 miesiące EQ do awki, bo po prostu mi się nie chciało go ogarniać, już samo to na pewno tutaj nam tyle, ale to tyle straciliśmy golda i expa i tak dalej, że no już to nam aż takiej różnicy nie zrobi, ale wy jeżeli nie musicie, to po prostu, zresztą no kto nie nagrywa to wiadomo, poczekałby sobie do końca warty i dopiero wtedy zrobił awkę i ewentualnie coś klikał, nie? Tak to wygląda. Dobra, na razie nic tu nie sprzedajemy, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Jeżeli chodzi o to nasze tornadko, musisz poczekać trochę dłużej. Tutaj mamy znowu jakiegoś maga, no czy 900 uda nam się przebić? Nie wiem, ale może. No na pewno to tornado, no tak jak mówię, no pada dosyć prosto, to jest znowu jakiś wojownik. No my tutaj mamy, tak jak mówię, no idziemy w tego golda, więc te statystyki nasze wyglądają naprawdę bardzo fajnie, także te lochy będziemy robić w miarę szybko. Dobra, nie mamy miejsca w plecaku i o dziwo, niestety nic nam nie poleciało do wiedźmy, także trudno, ale tak, no na pewno posprzedajemy te przedmioty po 2,5 miliona, je tutaj jakoś sobie odrobimy z samej awki, bo tak jak mówię, no teraz z awki mi lecą tylko i wyłącznie za 2,5 miliona, ewentualnie no za 2, ale to się raczej rzadko zdarza, tak więc to będziemy mogli sobie, to dzisiaj rękawice, dobra, czyli tak, to powiedzmy sobie jakoś tam w miarę poukładamy, tutaj jakieś hełmiki dwa, tutaj mamy te trinkety, jakiś ten i to, ewentualnie jeszcze ten wisiorek sprzedamy, bo to też jest 5 milionów, dobra, troszkę golda mamy, także możemy wydać i lecimy dalej, ok, kolejny padł, no fajnie jakby jakieś rękawice nam tutaj zaczęły wypadać, no bo to wiadomo, zawsze nie będziemy tracić tego golda, tylko oddamy po prostu wiedźmie. To w ogóle znowu jakaś seria tych nietoperzy, ja pamiętam, że te nietoperze chyba były jakoś na około 400 tornadzie, chyba przed 400, też była taka seria, że właśnie był nietoperz za nietoperzem i to wszystko byli wojownicy, a teraz z tego co widzę znowu tego typu blokada, ale i tak wydaje mi się, że sobie tutaj poradzimy. No to 900 fajnie by było dzisiaj, żeby pękło, ale no zobaczcie, że no my tutaj niestety na tym wojowniku dosyć mocno się blokujemy. No ale dobra, no popróbujemy. 411 level wbiliśmy, jutro jest w ogóle level z kalendarza, więc już będzie 412, także no naprawdę bardzo, bardzo fajnie to zaczyna wyglądać. No i co, no lecimy tutaj do 500, nie? Jakby nie było. To jest nasza postać z najwyższym poziomem, bardzo mi się, tak jak mówię, fajnie tym gra, więc po prostu lecimy do 500. Dobra, kolejny był tam nietoperz, który padł praktycznie od razu, także z tym jednym się dosyć długo męczyliśmy, a tutaj zobaczcie, że padają o wiele szybciej, no ale bardzo, ale to bardzo dużo tych nietoperzy, no fajnie jakby to już się skończyło, nie wiem ile tam ich jest dokładnie, tak jak mówię, bo nie sprawdzałem ani nic, ale fajnie, dobra, kolejny padł, okej, okay, nietoperze się skończyły, ale niestety znowu jakiś wojownik, teraz znowu wojownik, już tutaj 90 tysięcy siły widzę, że mają, że im pękło, także no sporo, jakby nie było. No ale dobra, no lecimy powoli do przodu. To jest jakaś potępiona dusza. Dobra, wiecie co, do 1500 to tornado lecimy i potem wracamy do tego Hadesu i ten Hades, no to będzie coś, na czym będziemy chcieli dzisiaj skończyć odcinek i może uda się go pokonać. Także jeszcze 50 grzybków na to tornado. To tornado jest zawsze do zrobienia, nie? Potem, jak już skończymy tą strefę światła, to już tak naprawdę sami widzicie, że ta strefa mroku idzie bardzo topornie, więc tak naprawdę po skończonej strefie światła się skupiamy tylko i wyłącznie na tornadzie i odcinki będą tutaj głównie z tornado, żeby to tornado zamykać, bo tak jak wspominałem, na około 420 poziomie to tornado wypadałoby zamknąć berserkiem oczywiście, bo innymi klasami no wygląda to o wiele gorzej. Dobra, i tu jest kolejny wojownik, akurat 1500 grzybów i koniec. I nie mamy znowu żadnych rękawic, z tego co widzę, także jest lipka.
no ale my już tutaj tak naprawdę nic nie musimy sprzedawać, bo no to jest za 3 miliony, ale niech sobie będzie, bo my już tutaj nic dzisiaj nie będziemy klikać oprócz właśnie tego Hadesa. Ten Hades, jedna próba, bardzo bliziutka, dał nam tam lekką nadzieję, wbiliśmy jeden level, no oczywiście nie jest to zbyt wiele, ale jest to zawsze coś, także teraz już lecimy na maksa. Miałem tutaj zostawiać powiedzmy z 1500-1300 grzybów, ale no skoro mamy tego Hadesa, no to próbujemy go pokonać i próbujemy zrealizować ten cel na ten odcinek, czyli zamknąć w końcu tą strefę światła. Tak naprawdę chyba moje pierwsze konto z w pełni zamkniętą strefą światła, bo jednak jak grałem, to raczej grałem tak przeważnie do chyba 430 levela, coś w tym stylu, ale no wiadomo, były to inne klasy, więc padł i to zobaczcie jak szybko. Kurde, udało się, mamy tego Hadesa, pokazujcie mi tą walkę od razu. Hades, zapiszemy to, bo to jest jednak fajny wyczyn. Dobra, jak to tu wyglądało? 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Okej, okay, raz, 2, 3, 4. Okej, okay, tak go tu dziabiemy. 2, raz, 2. Kurde, 382 tysiące. Dobra, zobaczcie jakie mocne hity, 170 milionów na koniec. Jakaś broń, ile kosztuje? 10 milionów, więc też przyjemnie. 300 milionów expa dostaliśmy. No i co? No i mamy maga i Zeusa. Tak naprawdę pokonujemy Górę Olimp, tak mi się wydaje, bo to jest mag, także raczej to zrobimy. Kurde, ale się jaram. Zobaczcie ile wcześniej na niego grzybów poszło, chyba z 700, a teraz ledwo ile, nie wiem, 80, bo mieliśmy 1500, 80 grzybów i udało się go pokonać. Dobra, no i mamy Zeusa. Zeus, tak jak sami widzicie, jest to mag. Oj, chociaż on tutaj... O kurde, zobaczcie, on tutaj jest bardzo tanki, jeżeli chodzi o tego maga. Ale wydaje mi się, że go klikniemy. Próbujemy. No i tak na tego Hadesa miałem wydać nie wiadomo ile. Także teraz tego Zeusa po prostu będziemy cisnąć, aż uda nam się go pokonać. To jest mag, więc tutaj no musimy się wbić mocnymi krytami. Co prawda on ma 460 milionów HP, więc bardzo dużo. Zmiata nas tak naprawdę na jednego góra dwa hity, tak mi się wydaje. A nie, no też nam tak wcale dużo nie bije. No, trzy zwykłe ciosy jego, powiedzmy. No dobra, no próbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. No my może jesteśmy w stanie bardzo, ale to bardzo mocne buły sadzić. Grunt, żeby nam weszły te krytyki z górnego właśnie rozrzutu. To by było na pewno miłe. Poczekajcie, ja tutaj sobie zmienię w ogóle, bo jeżeli chodzi o Górę Olimp, to oni mają też swoje odporności. Tylko, że gdzie to tutaj się zmieniało? Tutaj, zmienimy sobie na angielski chociażby na chwilkę. I na co on tutaj jest? Aha, jest odporny na światło, czyli my mamy zimno, więc jakby tutaj nie musimy się bawić, jeżeli chodzi o tą runę. Więc tak naprawdę no co, no nie pozostaje nam nic innego jak klikać. No kurde, myślałem, że to pójdzie łatwiej, nie wiedziałem, że on jest taki tanki, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak jesteśmy go tutaj w stanie pokonać. Tak jak mówię, no takie mam wrażenie, ten Hades padł szybciej niż myślałem. Tak więc teraz no, na tego Zeusa naprawdę wydajemy bardzo, ale to bardzo dużo grzybów. No i kończymy, mam nadzieję, że kończymy w dzisiejszym odcinku tą strefę światła. No jaram się tak naprawdę, tak jak już wracając do tego tematu, bo tam mi przerwało, że pokonałem tego Zeusa. Okej, no teraz znowu mi przerwało. Pokonany, zamknęliśmy strefę światła na Berserku, 537 tysięcy HP i Zeus pokonany. Jakiś paseczek znowu, co prawda gorszy niż my mamy. Zobaczmy jak to tutaj, jeżeli chodzi o naszego wojownika. Plus 7, także też mu to za wiele nie daje. Niestety mamy całe EQ zapchane, także sprzedamy sobie. Tutaj był jakiś itemek za 3 miliony dokładnie. Dlaczego mi tutaj coś zniknęło? Tam tu miałem jak coś... Coś miałem, ale mi zniknęło jak sprzedałem ten pasek. Nie wiem o co chodzi, prawdę mówiąc. No tak to bym go nie sprzedawał. No ale dobra, mniejsza z tym. Mamy dwa miejsca w EQ. Tą całą resztę będziemy sobie tutaj musieli sprzedawać do wiedźmy. No właśnie, to jest też minus, jeżeli chodzi o to tornado. Zaraz oczywiście walkę zobaczymy, ja ją tu jeszcze zapiszę, żeby ją mieć, żeby mi tam nie zginęła. To jest właśnie ten minus, że tego tornada za wiele zrobić nie możemy, no bo... Jednak mamy ograniczone miejsce w ekwipunku. Przydałoby się tutaj robić ten skarbiec, bo on jest zaledwie na 15 poziomie, no ale my teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na właśnie tej kopalni klejnotów, także z niej tutaj czerpiemy. Znaczy no staramy, mam tyle surowcy, że tą kopalnię mogę lecieć jedną za drugą, więc jakby no ją teraz lecę tylko i wyłącznie do setki. Jeżeli by coś tam się stało, że nie mógłbym robić kopalni czy coś w tym stylu, no to bym poleciał skarbiec, ale teraz no nawet mogę sobie klejnotów szukać w trakcie budowania, więc raczej no tego skarbca na razie
razie ruszać nie będę. No i właśnie to nam przeszkadza, bo troszkę tych tornad zrobimy, uzbieramy tych itemków po 10 milionów i znowu trzeba robić przerwę. Ale okej, to by było na tyle, tutaj możemy sobie te dwa epiki wrzucić. A, tu jeszcze mamy jakiś epik w ogóle na siłkę. Plus 44, okej. To jego też można wymienić, tylko tutaj musimy standardowo zamienić sobie runki, żeby była ta łączna odporność. W ten sposób, no i tutaj odzysk klejnotów, w ten sposób 50 statystyk, no to już jest taka liczba, że naprawdę fajnie to sobie podmienić, wiadomo. I dobra, i tyle tak naprawdę, także git, mamy 3 sloty, potem to sobie jakoś uporządkuję, zaraz obejrzymy sobie tą walkę, w zasadzie to już teraz. I tak jak mówię, no zawsze grałem jakąś klasą, która jednak zamykanie tych lochów zamykała o wiele później, nie? No wiadomo, kiedyś nie było góry Olimp, kiedyś nie było... Nie wiem ile tam było hitów, zaraz policzymy. Kiedyś nie było góry Olim, kiedyś nie było tych mocnych lochów, ale i tak te inne klasy zamykały o wiele później te lochy. No a takim berserkiem 411 level i już jesteśmy w stanie zamknąć strefę światła. Odpowiednia ilość grzybów, trochę klikania i jakby... No pięknie to wygląda, sami zobaczcie, że jest to naprawdę śliczne. Tak wszystko zaptaszkowane, ten portal i tak dalej. Także już te lochy nas nie interesują, teraz przechodzimy głównie tu i teraz dążymy do tego, żeby tutaj było wszystko zaptaszkowane, co oczywiście nie będzie takie proste. Dobra, przechodzimy sobie jeszcze do walk, przechodzimy sobie tutaj do tego Zeusa i policzymy te ciosy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, 9, czyli no tak nie wiadomo ile to nie było, ale wystarczyło, żeby go pokonać. No mówię, no to jest mimo wszystko mag, więc on tych ciosów nie może unikać, ale trzeba przyznać, że tanki ten mag. Ja myślałem, że to będzie gdzieś może góra 50 grzybów i on padnie, a jednak troszkę się z nim tutaj namęczyliśmy. Dobra, to by było na tyle, tak naprawdę no co, no jesteśmy zadowoleni, cel na odcinek osiągnięty, który sobie tam sam tam z tyłu głowy założyłem, żeby właśnie tą strefę świata calutką pokonać. Jakie teraz cele na tym berserku? No na pewno pierwsze co to zamknięcie tornada, bo to zrobimy już tak naprawdę bardzo niedługo. Nie wiem czy nawet nie jesteśmy w stanie już tego zrobić. Tak myślę, że co jakiś czas będę po prostu wstawiał odcinek, gdzie sobie będziemy dziubać to tornado i tak powoli, powoli do przodu będziemy do końca tutaj lecieć, jeżeli właśnie chodzi o to tornado. I co więcej tak naprawdę, no i tyle, no i tu już nam zostają lochy. Co my teraz jesteśmy w stanie zrobić? Myślę, że tego bossa orków będziemy w stanie. Myślę, że tego zwiadowcę tutaj jest, on do zrobienia. Tej karuzeli raczej długo, nie, jakiś czas nie ruszymy. Góry Olimp tak samo. 13 piętra, no też ten Leander, dosyć mocny przeciwnik, także ciężko. Tor też dosyć mocno nam tutaj po prostu nie chciał paść. Cały czas mu zostawał praktycznie full HP. No i ten pudel miniatura, on też myślę, że jest do zrobienia. Także na ten moment Hemoridor, Szkoła Magii, Esteros, no a przede wszystkim Tornadko. Także dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zapomniałem znowu o tym powiedzieć na początku, znowu będziecie zostawiać mało, no ale trudno. Tak jak mówię, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie do sekcji komentarzy, możecie tam napisać coś ciekawego, jak tam wam się gra i tak dalej, czy podoba wam się odcinek, czy jesteście zadowoleni, no strasznie ładnie to wygląda, jaram się właśnie tym widokiem wszystkiego dosłownie zamkniętego. I tyle tak naprawdę, ja wam dziękuję jeszcze raz za uwagę, dziękuję wam za odcinek, trzymajcie się i cześć.